Siema, siema, siema. Dobra, jedziemy dalej. Skalism Kanion Loloski lub wyżenie Jalmy. To Loloska, w górze Burla Winna, Skalism Kanion Loloski i wyżyna Jalma. No to tam opiewie Loloski. Mam ciebie gdzieś tam załatwić? Muszę to zmienić potem. Monoblos. Jadowity Barot. Załatwimy cię. I nara. Pójdźmy tutaj do środka. Ciebie też szybko załatwię. Dobie gadaczy. O Jezus, gdzie to jajko teraz jest? A, chyba nie jest aż tak źle. Jeszcze tutaj jest skrzyneczka. I tutaj powinno być przejście. Tak. O, Ania. Ciebie wezmę. I wychodzimy. O, to teraz wszyscy po drodze znajdziemy. No ta, to więc gierki się szykuje. Hey, Alvinia and Frostfang, good to see you guys. Welcome back. Is this? Bingo! My partner has no problem handling ra- Really? Well, that's great, but Ratha, he... What about him? Co z nim? Huh? What about who? All I see is toe beans! Co? So pink, so cute! Ah! A squishy, squatching on!
Anya, snap out of it! It's like you're lost to the world in your little toe bean zone. Oh, sorry about. So, who are your friends? Kyle and Tsukino. Kyle's a hunter. A hunter? I see. Anyway, why did you come back? More and more pits are appearing all over, and their light is changing color. We're here to investigate. There's a monster at the bottom of those pits. We think that's what's causing these incidents. So a monster is involved somehow. I had a feeling that might be the case. The light coming from the pits seems to change color with each coming day. And more monsters are turning violent. Since you're here, I could use your help. Jasne, że pomożemy. Also, I think you should keep a close eye on Ratha. Ratha? Sure. Why is that? Hmm? Co ona znowu widzi? Seems out of sorts is all. Ale widzi, że on też umiera. You're good, right, Ratha? Shall we meet up here when we're done? Yes. Let's. Chyba, ty nie chcesz z nami iść, nie? O, ekspedycja już wróciła. Okej, a my musimy na pewno sobie wziąć gorącą mgłę. Okej. Kobieta na szyi. O, tam jest jakaś w ogóle skrzyneczka. To pilnuje. Mamut. Teraz tutaj mamy. O. Co? Aha. Standard. Idziemy tam. Wziąłem też tam akurat skrzyneczkę. Może coś tam jest fajnego? Wyborny stek. Wróciliśmy tu lewo. Otwarcie. O, zinogre. Jesteśmy. Ha ha ha!
Kogo będziemy tutaj mieli? Kogo tutaj będziemy mieli? My whiskers are like icicles. My toe beans are becoming toe ice cubes. Hey, don't you care about a freezing feline? Nie marudź. You wouldn't have the energy to complain if you were really freezing. Dokładnie. Co to za potwór? Z ziemi? To ten ziomeczek. Walczyć. Can't just attack it, right? We've got to chip away at its ice arbor before it gets in too many breath attacks. Wow, you sure know your stuff. That's basics for a hunter. Right, let's go. Dam radę chyba. Na pewno dam radę. Chyba dam radę. Zatykala w tej walce. Lodowy pancerz. Mi się wydaje, będzie szybki. I my damy, jak zawsze, czarkuś. Ciało, głowa, ogon, ciało, idziemy. Mocno on ma atak, wow. On ma mocny atak. I my damy szybki. I damy Waldek, Ragnar. Czy Zenek? Zenek, dajesz. I inną broń, moc. Dajesz Tigrex. Nic mu to nie dało. Naprawdę. Kyle używa proszek. Dziękuję. Eliksir oczyszczenia. To ja dam... Sadza życia. Nie. Proszek życia. Nie. Pył życia. Proszek życia. Kurwa. Czas na ostry atak. Ja wezmę tą jazdę teraz. Się też wyleczymy. Nie wiem, czy ma dalej ten. Też nic w tym miał. Techniczne. Rata. Też meteorów.
Bardzo ładnie, o to mi chodziło. Skurwił się. On będzie miał te szybki. Nie, nie będzie miał szybki. On będzie miał techniczny. Szybki będzie miał. Szybki atak będzie miał. Nie mówiłem, że szybki. Dobra, atak. Wow, ale on dostaje łomot. Ma tą lodową powłokę i dlatego my zrobimy jazdę, wyleczeni i tak to zrobimy. Nie ma szans. Ja mam tutaj szybki atak. Zenek, dajesz. Dobrze. Mam znowu jazdę, ale nie chcę jeszcze użyć. Teraz jazdy użyć. No i git. Dalej ma ten... Ach, Zenek tak jakoś nie da rady do końca. Tyczny myszę walną. Kurde, on walnie T-Rexa, walnie całą, okej. Zniszczono. Tam mocny. I ciach. Nie mogę umiejętności używać.
na jazdę. Się od razu wyleczę i na niego. On zipie. I dlatego tutaj damy Ragnara. Tutaj damy umiejętność. Tu nie mam placu, ale okej. I od tyłu. Umiejętności. Siebie. I na ciało. Walduś. Dziękuję. I nara. No i fajnie. Sheesh, where'd old Tura run off to? Where in the world could it be headed? Partner, is it just me, or is the light from the pits looking a lot more evil now? The number of pits is increasing, as is the light's intensity. If a monster's doing all this, then it's safe to say it's really kicked into action now. That means we're in a jam, and not the delicious kind! Yeah, we have to find this thing. Time's running out. Well, there was a rage raid monster, but no sign of the pit dweller. So, it's not here either. What's the connection between the light from the pits and the monsters? Sorry, what? The light's more intense now. And it looks like monsters have become more violent in response. Ale co? On ma takie znaczenie na inne te potwory. It seems like with each change of the light, pod hipnozę? And it's only gonna get worse, huh? That's a safe assumption. We've got to find the pit monster before this light show reaches its peak. You're very observant when it comes to monsters. He's a hunter, after all. Enough talk. Let's go. You go on ahead. I'd really like to help. Frostfang and I are the only ones who can protect Kuon. Just having you with us in spirit is more than enough. Right, partner? Before you go, I noticed something about Ratha. Co zauważyłeś? He said before, the glow of his life force seems to fade more and more each time he fights a rage raid monster. What? You mean his lifespan's getting shorter because of these battles? He has to restrain his power to fight, and that comes at a cost. His own life force.
That can't be. However, it may be impossible to save the world without Ratha's help. You'll just have. Don't worry, we'll protect him. Będziemy go chronić. Tak. If anyone can do that, it's you guys. Thanks for everything, Avinia. Have faith in your kinship with Ratha and keep him safe. Jaha, zrobimy to. Oj, super. Śmigniemy tam. Mam jedno jajo. O kurde, jeszcze są tutaj misje poboczne. Okej, nie tu, tylko... A, ja wezmę może te misje poboczne. Muszę jakiś potwór pokazać. Dziewczyny z Kuan też była jeszcze z nią. Ja opraszam ich. No tak, znam ją. Aha, pariot jej pokazać. Okej. Chciałem się znaleźć jakąś pasę, na razie nic z tego nie wyszło. Mam wrażenie, że kręcę to w tej sytuacji, robi mój brat. Ona chciała Bariota zobaczyć, ta? No okej. Bariot? Chyba mam Bariota. Tutaj jest Bari. Jest jakiś w ekspedycji. Dobrze, to ekspedycja. Gdzie on jest? Tutaj. Lubisz powtórki, mam ciebie. Super. 10 kapsułek. Przydają mi się. Waldek.
ciebie. Wyrusz na ekspedycję. Wyrusz na ekspedycję i wyrusz na ekspedycję. Jest tutaj coś nowego? Nip. Tutaj. Proszę, 117 ma 63 punkt. Ale on ma obronę przed lodem. On ma przed normalnym ataków. Też ma przed lodem. Przed ogniem. Przed wodą. Okej, okay, to jeszcze zostawię. Broń. Dla Wenusa to jest giganta. O kurwa. To jest na giganta, ale nie stać mnie na pewno. Nie, nie stać mnie. Nic ciekawego. Jak na razie, więc tak to wszystko zostawię. No i super. Dobrze. No, na ten moment ten odcinek zakończymy. W następnym pójdziemy na wyżyny Jalmy. I coraz bliżej jesteśmy.